Po Polsce 2050, bo to jest najbardziej ekologiczna partia, znaczy no, nie partia, to wciąż nie jest partia, to jest ruch, najbardziej ekologiczny ruch na naszej scenie politycznej. To, o czym Szymon Hołownia wspomniał, prezentując Jaśminę na tym pierwszym kongresie ruchu Polska 2050 o zielonej demokracji, i to jest chyba to, co mnie do tego przyciągnęło. Natomiast to, co się dzieje tutaj u nas w Szanowie, to tylko pokrótce możemy powiedzieć, jaką my małą cegiełkę do tego dokładamy, bo wszyscy mamy problem z jakością powietrza. Kraków był jednym z pierwszych miast w Polsce, który bardzo poważnie wziął się za rozwiązanie tego problemu. Tutaj Rafał był jedną z tych osób, która przeprowadzała tą, można powiedzieć, rewolucję w Krakowie, bo to było w krótkim okresie czasu dość radykalne zmiany w prawie. My robimy to tutaj na miejscu. Ja, mając te narzędzia jako burmistrz Szanowa, mogę wdrażać to w Szanowie. I efekty pierwsze już są, bo chociażby te ostatnie dwa lata naszych działań, to tutaj wśród tych miast do 100 tysięcy mieszkańców w skali naszego kraju Szanów jest liderem, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza. I nie zatrzymujemy się, my z tej drogi nie zejdziemy. To, że mamy wciąż takich emitentów jak na przykład ciepłownia, bo mówimy tutaj, pan wspomniał o wniosku Tauronu, który gdzieś tam się dzieje w Trzebini przy rafinerii, tam decyzja środowiskowa została wstrzymana. Mamy w Oświęcimiu Syntos, który również proceduje temat spalarni, który też nie wiem, na jakim dzisiaj jest etapie. Mamy w Szanowie Veolię, to jest spółkę francuską, która jest właścicielem naszej ciepłowni. Ciepłowni, która dzisiaj opalana jest węglem. I tych emisji do atmosfery, tlenków siarki, tlenków azotu, dioksyn i furanów jest nieporównywalnie więcej niż mogłoby być z instalacji zamiennej, którą na przykład jest proponowana przez Veolię spalarnia RDF-u, bo nie jest to spalarnia śmieci, nie jest to spalarnia odpadów, to jest spalarnia RDF-u. RDF z tego, co my tutaj w Szanowie produkujemy, z tych naszych wszystkich śmieci to jest 12%. To jest ta frakcja, która już po całym recyklingu, po całej segregacji biologiczno-mechanicznym przetwarzaniu pozostaje. To jest odpad, którego nie wolno składować w ziemi, bo on jest wysokokaloryczny. On jest dzisiaj spalany w cementowniach głównie. W Szanowie też mamy taką cementownię. Nikt się tym nie interesuje, jak te cementownie działają. One właśnie spalają RDF, który jest paliwem, choć wciąż ma kod odpadu.